Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu pod hasłem Spotkanie Sympatyków Sosnowca. Tym razem porozmawiamy o sztukach walki, o sportach walki. Zanim tutaj kolega przedstawi gości naszych, tutaj jeszcze czekamy na Panią Martynę. W międzyczasie myślę, że dojedzie. Chciałbym podziękować, że Państwo przyszli. Chciałem podziękować też za wszystkie inicjatywy, które przy naszym współudziale Państwo również tworzyli, czyli wycieczki różnego rodzaju w czasie, powiedzmy, wakacji. Oraz wszystkie spotkania z Sosnowcem w Lepczu, w którym Państwo bierzecie udział. Chciałem powiedzieć, że w przyszłym miesiącu takich spotkań z Sosnowcem będzie dużo więcej. Ale to na razie jest tajemnica. Teraz chciałem przekazać mikrofon tutaj może Mateuszowi. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Bardzo miło wszystkich gościć w stacji Sosnowiec. Po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej. Na pewno będziemy informować o kolejnych spotkaniach, tak jak dotychczas, przez portale internetowe, przez strony na Facebooku, także bardzo serdecznie zachęcamy do kolejnych wizyt. Nasza formuła, tak jak dotychczas, się nie wyczerpała, także mam nadzieję, że to spotkanie, tak jak wszystkie dotychczasowe, będzie udane i da się nawiązać bardzo ciekawą konwersację. Dzień dobry Państwu, bardzo miło znowu z Państwem się spotkać tutaj. Bardzo serdecznie witamy Czarka Podrazę, historia Sosnowiec Gęskiego. Witamy także pana Mariana Jasińskiego, prezesa wydawanych Sosnowiec w sekcji judo i jiu-jitsu, z wielkich osiągnięcia, o których mam nadzieję Państwo nam powiecie. Witam Państwa również bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że sekwencja może trochę mniejsza. Mamy konkurencję dzisiaj z Anną Dymną w Bibliotece Śląskiej, w Bibliotece tutaj przy ulicy Kościelnej. Mamy na pewno problem z komputerem, mieliśmy i nie byliśmy w stanie dać obłożeń takich jak zwykle do mediów. Dlatego jest jak jest. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie równie sympatyczne jak zwykle. Pani Izę Krzoskę jeszcze poproszę o dwa słowa, właścicielkę lokalu. Ja również Państwa witam, cieszę się, że Państwa mogę gościć. Myślę, że już nie musimy przedstawiać naszego lokalu. Zapraszamy tutaj jak najbardziej na zestawy lunchowe, zapraszamy na organizowanie imprez wielkiej maści. Dzisiaj ta głośno trochę różne, bo tutaj mamy wesele, więc Pani koledzy współpracować było. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć jeszcze dwa zdania. Że my, którzy zainicjowaliśmy, powiedzmy, ten kursem dla tych Sosnowca, taka robocza nazwa, bo właściwie nie mamy takiej nazwy. Daliśmy przykład miasto Dyba, trochę tak mi się wydaje. Ponieważ w tej chwili, jak Państwo śledzicie wpisy na Facebookach, rodzą się imprezy za imprezami. Jest to bardzo budujące dla nas jako Sosnowiczan, ponieważ jest dużo imprez w postaci wycieczek, zwiedzania, jakichś takich różnych nowości historycznych, nowinek historycznych. Więc na pewno jest to dla nas bardzo budujące i cieszymy się, że historia miasta jest coraz bliższa jego mieszkańcom. Dziękuję bardzo. To jak już Pani Iza wspomniała o tych naszych spacerkach, to chciałem zaakcentować, że za inicjatywą Jacka Wódka, który dzisiaj być nie może, i Grzesia Onyszki odbyły się ostatnio dwa spacery, właściwie trzy, po cmentarzach. Pierwszy spacerek w lipcu, później był w Maczkach, w którym wzięło udział ponad 100 osób. W Ostrowach Górniczych, no to ludzie przeszli sami z siebie, było ponad 120 osób, jak się udało komuś naliczyć. Bardzo dziękujemy za techniczny udział. Chciałem podkreślić, że wszystko to, co my robimy, to są akcje społeczne. Nic z tego nic nie ma. To wszystko po prostu jest dla nas i dla nas wszystkich i za to właśnie tym bardziej bardzo Państwu dziękujemy. Jeszcze tylko powiem, że na pewno nie pierwszym mamy tam antykwariat Zagłębiowski, można przejrzeć ciekawe pozycje książkowe. I toaleta też tam jest. Chciałbym zaproponować taką formułę spotkania, że panów bym prosił w pierwszej części, żeby opowiedzieli troszkę o swojej karierze zawodniczej. Najpierw myślę, że o karierze zawodniczej mamy sporo czasu, także proszę spokojnie opowiedzieć od, powiedzmy, pierwszych kroków przez sukcesy. Chwalić się proszę tymi sukcesami, gdyż Sosnowiec, nie każdy zna te sukcesy. Na drugiej części myślę, że skupimy się na Państwa wychowankach, gdyż panowie cały czas działacie. Zadujecie, wychowujecie młodzież. Oddaję głos, tutaj widzę panu Czarkowi. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie, Czarek Podraza. Swoją przygodę ze sztukami, sportami walki rozpocząłem od judo w klubie Budowlani. Zresztą Marian wtedy też już tam trenował. Był zawodnikiem, świetnym zawodnikiem.
Pyszka Maćka Kowala. O. To był pierwszy trener, a później zająłem się kung fu, karate, a następnie był kickboxing i w kickboxingu zdobyłem 7 tytułów zawodowego mistrza świata i 1 tytuł mistrza świata w boksie francuskim sabato. Także wychowałem wielu zawodników, wielu mistrzów świata. Ostatnio takim moim eksportowym zawodnikiem jest Tomek Makowski, no i tutaj na zdjęciu Janek Salamacha. Muszę jeszcze powiedzieć, że akurat tutaj dostałem dyplom od prezydenta federacji Stefana Cabrery. Federacja przyznała mi 10 dana. Jest to najwyższy stopień w kickboxingu w Polsce. No jeden z najwyższych na świecie. Zrobiłem w sobotę galę w Zielonej Górze. Tam trzech zawodników moich startowało, dwóch wygrało, jeden przegrał. Następna impreza będzie 28 listopada. Będzie walczył właśnie Janek Salamacha na zdjęciu. To jest walki o Mistrzostwo Europy. I w listopadzie będzie walczył o tytuł mistrza interkontynentalnego. Czekamy w tej chwili na zawodnika, którego przedstawi federacja. Także wracając do początku, Czarek, nie wiem, pewnie nie zdajesz sobie sprawy, za moich tam nastoletnich może byłeś takim naszym Bruce'em Lee. To na pewno nie tylko znałem dla wielu z nas. Przerwę ci. Tutaj jest w środku Gerald Linder, jest to też mistrz świata, mój wychowanek, a obok Gerarda stoi Wojtek Ulfi, który zaczynał u mnie w 1977 roku trenować. Do tej pory trenuję jeszcze. Zdobył Mistrzostwo Polski, wygrał parę walk zawodowych. No to jest jeden z pierwszych moich zawodników. Wracając do tego początku, jak to się zaczęło? Co cię zainspirowało w ogóle do sztuk walki? Jak się odbywało? Zainspirowało mnie na początku judo. Także była taka gazeta Żołnierz Polski. Chyba tak, w naszym wieku to wszyscy pamiętają, tam właśnie były pokazywane techniki judo, techniki jiu-jitsu. Pan Kondratowicz pamiętał. Pokazywał tam i dzięki temu zacząłem trenować judo. Miałem wtedy 10 lat. Wielu z moich znajomych, którzy uczęszczali w swoich szkół, skłonili się do nauki sztuk walki po tym, że byli odpychani, przepychani. Jak to było w swoim przypadku? Nie, no mnie raczej nikt nie odpychał, nie przepychał. Czyli czysty sport po prostu, nie? Nie. Normalnie czysty sport, przyszedłem trenować. To może do pana Mariany, jak to było, panie Mariany, na samym początku, skąd u pana się wzięła chęć ćwiczenia judo? Proszę państwa, ja zajmuję się sportami walki judo, jiu-jitsu już 45 lat. Ja jestem sympatykiem Sosnowca, jak to można nazwać. No i proszę państwa, dlatego że ja mieszkam i urodziłem się w Mysłowicach, ale tuż na granicy Sosnowca i Mysłowic. Rozpocząłem treningi judo w Pałacu Młodzieży w Katowicach, a stało się to przypadkowo, ponieważ pojechałem zapisać się tam jako niespełna 10-letni chłopak na pływanie. Była kolejka dosyć długa, zapisano tyle i tyle osób i powiedziano, teraz już skończyło się zapisy na pływanie, ja dalej jestem w tej kolejce, byłem drugi, nie wycofałem się, siadł trener z judo i powiedział, to na judo, to zapisujemy. No i tak, proszę państwa, zapisałem się na judo. Pałacu Młodzieży w Katowicach, tak. Proszę państwa, w Pałacu Młodzieży w Katowicach trenowałem tam czterech trenerów, między innymi jednym z trenerów był pan Adam Górnik, to jest trener Sosnowca i w 1975 roku siedmiu nas najlepszych zawodników, wówczas medalistów Mistrza Śląska, już wtedy zabrał nas ze sobą do klubu do Sosnowca. Natomiast Judo Sosnowca, szanowni państwo, powstało w 1967 roku przy Kucie Cedler i to było w Sosnowcu było do 1974 roku w Kucie Cedler, a następnie została utworzona sekcja, została w zasadzie przejęta ta sekcja judo Słowie Cedler przez kombinat budownictwa ogólnego KBO Zagłębie. No i od 1974 roku, proszę państwa, jest klub sportowy
Budowlani i Sosnowiec, wcześniej KBO Budowlani i Sosnowiec. Natomiast w 80 roku kombinat zrzekł się patronatu nad klubem, no i chciałbym go rozwiązać. Proszę Państwa, ja w 80 roku miałem z lat 20, powiedziałem panu dyrektorowi KBO, że on sobie może rozwiązać swoje własne małżeństwo, ale nie klub, ponieważ klub ma osobowość prawną i klub pozostanie. I było nas tam, proszę Państwa, kilkunastu pasjonatów, no i pozostał klub do chwili obecnej. No i na dzień dzisiejszy albo Zagłębie Sosnowiec, albo nasz klub jest największym klubem Sosnowców, nie wiem czy Państwo to wiecie w ogóle. Dlatego, że w klubie Dobrej Sosnowiec stworzyliśmy takie struktury, że w każdej dzielnicy w Sosnowcu mamy judo. Chodzi o to, żeby dzieci, młodzież nie musiała się przemieszczać, tylko żeby prawda, w swoim obrębie mogli bardzo blisko uprawiać tą dyscyplinę sportu. No i począwszy od Ostrów Górniczych, dzisiaj wymienionych, tam proszę Państwa jesteśmy na obiekcie były szkoły, którą żeśmy tam wyremontowali. I na dzień dzisiejszy jest tam piękna siłownia, salka do judo, salka do fitness. I tam młodzież z okolic właśnie Ostrów Górniczych, Kazimierza, Maczek nie musi się przemieszczać do centrum Sosnowca, prawda, żeby uprawiać sport. Mamy judo na Starym Sosnowcu na Grabowej w szkole. Mamy judo na Zagórzu w szkole 39. Mamy judo na Niwce, proszę Państwa, mamy judo w centrum. W sumie tej chwili mamy 7 oraz mamy utworzoną filię jedną w Mysłowicach na Starej Wysołej. Aktualnie prawie ćwiczy judo około 370 zawodników. Oprócz tego jeszcze mamy rekreacyjną siłownię, gdzie tam grono osób chodzi i uprawia dla siebie kulturystykę, trójbój siłowy, no i różnego rodzaju inne sporty związane z rozwojem kształtowaniem siły. Proszę Państwa, jak już wspomniałem, w 1975 roku przemieściliśmy się z Katowic do Sosnowca na pogoń do hotelu Kombinatu Budownictwa Ogólnego. Tam mieliśmy siedzibę i salkę do judo. No i proszę Państwa, byliśmy jednym z najsilniejszych klubów na Śląsku oraz ze Szczawinik Judo i Zdrowy Rybnik. Między innymi judo tam rozłożył swoje treningi od Czarek Podraza. No i następnie z tego KBO, proszę Państwa, musieliśmy się niestety przemieścić tutaj do centrum. Przez okres 3 miesięcy uprawialiśmy judo na ręce pod stadionem ludowym Sosnowca, ponieważ KBO było wydziała na obiekt. W 80 roku utworzyliśmy zakład remontowy pierwszy w Polsce przy klubie sportowym i za zarobione pieniądze w tym zakładzie remontowo-budowlanym odkupiliśmy od KBO maty. Następnie pozyskaliśmy pustostan przy ulicy 1 Maja. To jest były basen, prawda, tak zwana syrenka. Wyremontowaliśmy tam ten pustostan, na ile nam pozwoliło, prawda, i fundusze, prawda, i miasto, jeżeli chodzi o rozwój. I później rozpoczęliśmy zakładanie tych filii w różnych dzielnicach. No i na dzień dzisiejszy, prawda, główna nasza siedziba mieści się w centrum Sosnowca, obok sądu, przy ulicy 1 Maja. Tam posiadamy siłownię potężną wielkości 200 metrów kwadratowych. Mamy tam dwie salki do judo. No mamy tam dosyć dużo szatni, taką świetlicę mamy. No i jest poprawek przyjmowany również, prawda, z takami izolycznymi. Proszę Państwa, oprócz dyscypliny judo olimpijskiej, w naszym klubie uprawiamy również dyscyplinę jiu-jitsu. I jeżeli chodzi o dorobek medalowy naszego klubu, to proszę Państwa, posiadamy 116 medali zdobytych na Mistrzostwach Narodów Świata. 116 medali na Mistrzostwach Narodów Świata. Dwóch dyscyplin sportowych. Dyscypliny judo i jiu-jitsu. To jest, proszę Państwa, ogół, jeżeli chodzi o ilość zdobytych medali. Te medale zdobywają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, dlatego że te dwie dyscypliny sportowe właśnie mogą uprawiać i mężczyźni, i kobiety. Te medale mogą być zdobyte w kategoriach juniorów, młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów. W tym roku, Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Narodowych w Almere w Holandii reprezentanci naszego klubu, występujący w barwach reprezentacji Polski, zdobyli 6 medali Mistrzostw Europy. Między innymi zadbamy tutaj Państwa za gości jedna z najlepszych zawodniczek Sosnowca, prawda, sportu sosnowieckiego, Martyna Bielońska, która to zdobyła swój 10 medal Mistrzostw Europy, a 9 złoty. Jest również sześciokrotną medalistką Mistrzostw Świata i ponadto na Igrzyskach Sportu Olimpijskich w Kolumbii 2 lata temu zdobyła srebrny medal. Szanowni Państwo, sport na dzień dzisiejszy jest podzielony dosyć śmiesznie na tak zwany sport olimpijski i nieolimpijski. Proszę Państwa,
No jest to trochę taka dyskryminacja, gdyby wewnątrz tego sportu, dlatego że osoby tak zacne, przykładowo jak Tomasz Golet, jak Hołowczyc, znany Państwu, jak chociażby tutaj Ciarek Podraza, jak proszę Państwa Waldemar Marszałek, prawda? To są osoby, które uprawiają dyscypliny nieolimpijskie, które przynoszą taką samą gumę naszemu państwu, prawda, jeżeli chodzi o sport. Natomiast na świecie istnieje organizacja, która się nazywa Sport Accord, która od wielu lat organizuje igrzyska w sportach nieolimpijskich. I takowe igrzyska w sporcie nieolimpijskim odbędą się w 2017 roku we Wrocławiu. Na razie media są zajęte, proszę Państwa, sportowe nasze piątą nożną i czym innym. Natomiast w 2016 roku, tuż po igrzyskach olimpijskich, zobaczycie Państwo, jaki będzie natłok informacyjny natomiast na temat tych igrzysk w sportach, tych nieolimpijskich, na których pojawi się ponad 5 tysięcy zawodników. Jest to duża impreza pod tym ilości startujących zawodników na świecie po igrzyskach olimpijskich. W olimpijskich letnich startuje 10 tysięcy zawodników, natomiast na igrzyskach sportów nieolimpijskich startuje ponad 5 tysięcy zawodników z ponad 120 państw. Także będzie to przepotężna impreza, prawda, po Wrocławiu. To będzie doskonałe widowisko, gdzie Państwa zachęcam, żebyście Państwo się wybrali, zobaczyli, jak te igrzyska będą wyglądały. Proszę Państwa, za igrzyska w sportach nieolimpijskich rząd Rosji przyznaje emerytury na takiej samej zasadzie jak za igrzyska w sportach olimpijskich. Proszę Państwa, za igrzyska w sportach nieolimpijskich, za medale igrzysk sportów nieolimpijskich rządy Ukrainy, Iranu, wielu innych państw przyznają bardzo wysokie nagrody. Natomiast w Polsce niestety, proszę Państwa, jest wprowadzona taka polityka, że dyplom, prawda, ewentualnie, prawda, jakaś symboliczna nagroda tylko. Natomiast wkład pracy, proszę Państwa, ponieważ jestem trenerem klasy mistrzowskiej, dwóch dyscyplin sportowych, mam rodzicu, wkład pracy, jedną dyscyplinę, drugą jest taki sam. Nie ma różnicy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o przygotowanie zawodnika w dyscyplinie nieolimpijskiej albo przygotowanie zawodnika w dyscyplinie olimpijskiej. Nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o wysiłek, wydatek energetyczny, proszę Państwa, pracę, którą się wykonuje z takimi zawodnikami. Nie ma żadnej różnicy. Natomiast jest różnica, proszę Państwa, w rozróżnieniu takim społecznym, politycznym, prawda, tych dyscyplin sportowych, gdzie często zawodnicy na tym cierpią. Proszę Państwa, zadając sobie pytanie, czy rodzic i małe dziecko zdaje sobie sprawę z tego, czy wybrało właściwy, czy niewłaściwy sport. Proszę Państwa, siedzi jeden trener, który zapisuje na przykładowo na kickboxing, a drugi trener przykładowo siedzi i zapisuje na lekką atletykę. Ten z kickboxingu zdobywa po pewnym czasie medale. Okazuje się, że te medale nie są ważne dla polityków, proszę Państwa, dla urzędów. Natomiast, proszę Państwa, ten sam rówieśnik jego, który zdobywa te medale w lekkiej atletyce, gdzie też tam czasami startują, czy to na trzech, na trzech, na przykład w pięciu kulów, czy w innych dyscyplinach lekkiej atletyki. Okazuje się, że po pewnym czasie te osoby są sfrustrowane, prawda, że są w ten sposób traktowane. Dlatego też jest to dyskryminacja, prawda, w samym sporcie, gdzie prawdopodobnie będzie to ulegało zmianie, gdyż dojdzie się do tego, żeby organizować igrzyska w sporcie, żeby na igrzyskach w sporcie generalnie startowało po 8 do 10 czy zawodników i żeby nie było tak jak jest teraz na igrzyskach olimpijskich, gdzie startuje przykładowo w zimowych igrzyskach w bobslejach 80 zawodników. Proszę Państwa, jakie miejsce jest 60 czy 70 miejsce na świecie? Także tego typu zmiany, przemiany pewnie zachodziły w sporcie, dlatego że na świecie, prawda, powstało wiele dyscyplin sportowych, dlatego że wraz z rozwojem techniki powstały nowe sprzęty sportowe, proszę Państwa. Mamy różnego rodzaju łyżwo-rolki, narko-rolki, proszę Państwa. U nas mamy hokej na lodzie, natomiast w Kolumbii, w Meksyku jest trochę hokej na łyżwo-rolkach, proszę Państwa. Jest bardzo modny. Na takich samych stadionach się gra jak i u nas. Także następują zmiany w sporcie, one będą następowały. Oby pozytywne, prawda, i oby się nam udało jak najwięcej młodzieży zachęcać do uprawiania obojętnie jakich dyscyplin sportowych, gdyż one, proszę Państwa, powodują zacieśnianie więzi społecznych, proszę Państwa, no i oczywiście te sprawy związane ze zdrowotnością również. To tyle tak w skrócie, jeżeli chodzi o taki mój. Może pytanie do Czarka, chciałbyś powiedz, w jakim wieku przychodzą do Ciebie uczniowie, od jakiego wieku zaczynają trenować? Od 6 lat. Najmłodszy ma 6 lat, który w tej chwili trenuje, a najstarszy
jaką kadrę prezentują, w jakiej ilości osób u Ciebie zawodnicy? No w tej chwili w tym klubie trenuje około 60 zawodników. W ubiegłym roku zdobyliśmy 10 medali na Światowych Igrzyskach Sportu Walki, które były rozgrywane w Lozannie. Także tam chłopcy dobrze powalczyli. No w tym roku już zdobyliśmy też Mistrzostwo Polski, parę medali Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Śląska. Za tydzień wyjeżdżamy też na Mistrzostwa Śląska. Nie wiem jak Państwo, ale ja na pewno sobie zadaję cały czas pytanie od jakiegoś czasu, może rok, może dwóch, czemu tak cicho jest o tych sztukach walki w Sosnowcu, czemu to nie jest nagłaśniane gdzieś przez media? Dlaczego nie wiemy o tym na przykład, że takie sukcesy odnoszą zawodnicy zarówno Foli, jak panu Aliana? Potrzebne są media. Jeżeli nie ma mediów, nie ma sportu, nie ma zawodników. Jeżeli się uda dotrzeć do mediów, wtedy jest wszystko ok. Ja Marian też tak uważasz. Panie Państwo, pytanie jest podstawowe. Czy sport się uprawia dla mediów, czy dla siebie samego, dla zdrowia, prawda, dla naszego samopoczucia? To media próbują, proszę Państwa, kreować na dzień dzisiejszy taki fakt, że sport musi być uprawiany dla mediów. Z drugiej strony można sobie zadać pytanie, a jak ludzie mają się dowiedzieć o danym sporcie, prawda, tylko i wyłącznie przez media. Także oczywiście dzisiaj mamy łatwiej, jeśli chodzi o tą stronę medialną, dlatego że jest internet, prawda, kluby mają swoje strony internetowe, jest Facebook i tak dalej, także zawodnicy mogą się ze sobą, czy tam koledzy, koleżanki mogą się ze sobą komunikować w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o poparcie to medialne, to jak Państwo weźmiecie jakąkolwiek gazetę, to w niej pisze, w niej 3/4 gazety albo więcej, 90% zajmuje zawsze jedna czy dwie, jedna dyscyplina przewodnie zajmuje. Później są dwie, też drużynowe około niej. Natomiast wzmianki są tylko parę linijek na temat medalistów innych dyscyplin sportowych. Tak się udało u nas, proszę Państwa, no niestety, że tak to jest nagonka medialna, proszę Państwa, dlatego że na tych dyscyplinach zespołowych można tam zwieszać masę reklam, bardzo dużo ludzi to ogląda, no i z tego są potężne pieniądze. Tam się przewalają bardzo duże pieniądze i parane są duże pieniądze również. W związku z tym te dyscypliny, prawda, są wyłonione. Natomiast tak jak mówię, że małe dziecko czy rodzic nie rozumie, czy się zapisuje na dyscyplinę dobrą, czy na złą, czy na medialną, czy nie medialną. On chce, żeby to dziecko było szczęśliwe, żeby się cieszyło z tego, co wykonuje. Także tak to wygląda. Niemniej naturalnie jest oceniać predyspozycje ochotników. Jednak spotkałem się z opinią kiedyś, mój znajomy nie zapisał syna na sztuki walki, nie pamiętam jak to mówiło, o jaką dyscyplinę chodziło, stwierdził, że będzie agresywny. Ja znam chłopaka, który zdobywa tytuły mistrzowskie i agresywny nie jest. Jak to trzeba zrobić, jak to panu zrobić, jak sobie z tym radzicie? Powiem tak, już samo przyjście na trening powinno to, jeżeli jest agresywny, powinno tą agresję przytłumić. Jednak trening daje to, że jednak tą agresję się gdzieś po prostu ukierunkowuje na treningu. A to cała reszta zależy od psychiki, od towarzystwa. W tej chwili nie ukrywajmy. Po prostu w tej chwili... Panią Martynkę, którą to już pan Marian przedstawiał nam. Pani Martynka jest także mistrzynią. Dzień dobry. Państwo, właśnie Martyna Bielońska, 10-krotna medalistka Mistrzostw Europy Seniorów, 9 złotych medali, ostatni swój medal zdobyła w czerwcu w tym roku. Pokaż się, Martynko. Ja bym sobie zadał pytanie, proszę Państwa, ile Martynka ma lat, skoro ma 10 medali Mistrzostw Europy, jest po prostu wcześniej urodzona. Także w wieku się podaje. I 7 medali Mistrzostw Świata. Szanowni Państwo, rozpocznę też o samą Martynę. Ja pozwoliłem sobie wziąć i Państwu pokazać jeden z najcenniejszych medali, prawda, zdobytych przez Martynę. Mianowicie medal z igrzysk w sportach walki z Pekinu, proszę Państwa, zdobytych w Pekinie w 2010 roku. Tak naprawdę obiekt, proszę Państwa, ten medal. Za moment. Przyniosłem również medal, proszę Państwa, dwa medale się okazuje. Dwa medale, ale niezwykle cenne. Mianowicie to są medale z igrzysk w sportach walki. Ponieważ, żeby połączyć dyscypliny olimpijskie i nieolimpijskie razem, żeby nie było podziału na sport lepszy i gorszy,
Światowa Federacja Sportu Aquarium organizuje igrzyska w sportach walki. I takowe igrzyska odbyły się m.in. w Pekinie, na którym Martyna startowała, zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski wtedy. Prawda? I aż przybył szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prawda, do naszej ekipy, ponieważ był to pierwszy medal, prawda, jak się dowiedział, bo sam krążył po Pekinie gdzieś, to jest wiadomo gdzie, prawda? Może w tym mieście zaczarowanie zaklęty. Natomiast 4 lata później, proszę Państwa, Martyna obroniła swój złoty medal z Pekinu i zdobyła medal w Sankt Petersburgu. Bardzo cenny medal, proszę Państwa, wówczas był pierwszy na Polski zdobyty w Sankt Petersburgu. 15 dyscyplin sportowych walki bierze udział w tym i tylko 8 najlepszych zawodników z ostatnich 4 lat. Także kwalifikacje do tego są niezwykle ostre, proszę Państwa. Nie ogląda się tam zawodników, prawda, którzy starego tło. Jest 8 najlepszych zawodników. To są przeważnie medaliści mistrzostw świata, ewentualnie mistrzowie kontynentów. Ten złoty medal, który Martyna zdobyła w jednej konkurencji Fighting. Tak? I na tych samych igrzyskach, w innej konkurencji, w parterze, prawda, tak zwanym brazylijskim jiu-jitsu, zdobyła medal brązowy. Także zdobyła 2 medale. I proszę Państwa, została odznaczona tam złotą odznaką, prawda, wybitnego sportowca przez rząd rosyjski jako młodzi medalistka tychże igrzysk. Kilka osób tam tylko zdobyło z różnych państw, proszę Państwa, po 2 medale. Między innymi Martyna zdobyła złoty i brązowy medal. Teraz te medale puścimy w obieg. Natomiast najcenniejszym medalem i mającym największy sukces Martyny, jednym z największych sukcesów sportu sosnowieckiego jest medal igrzysk w sporcie w ogóle, czyli nie taki medal jak medal igrzysk olimpijskich, tylko że na dyscyplinie olimpijskiej. To jest medal zdobyty srebrny w Kolumbii. W Kolumbii Polska zdobyła 5 medali, z czego 4 zostały zdobyte przez dyscyplinę jiu-jitsu, 1 została zdobyta przez trójkoisty siłowego. To jest właśnie srebrny medal z Kolumbii, proszę Państwa. To jeden z najcenniejszych medali, prawda, w kolekcji Martyny. A te medale pozwolę sobie puścić, prawda, żebyście Państwo sobie zerknęli, popatrzyli. A teraz wiadomo, że mają uwagę sportową przede wszystkim, prawda, jeżeli chodzi o osiągnięcie. Proszę Państwa, oglądać teraz medale, a w międzyczasie prosiłbym Panią Martynę, żeby opowiedziała, w jaki sposób zaczynała swoją przygodę ze sportem. Najpierw jako zawodniczka. Wiem, że Pani też trenuje. Dlatego też się spóźniłam, ponieważ, no cóż, drodzy Państwo, ja zawsze trening nas uczył sumienności, systematyczności, no ja tego też uczę swoje dzieci, które do mnie chodzą na zajęcia. No i nie mogę im powiedzieć, że odwołuję trening, bo mam spotkanie. No, nie ma takiej możliwości, mogę ich tam skrócić jakoś, dlatego przepraszam Państwa za to, że musieliście Państwo na mnie poczekać. No cóż, moja przygoda ze sportem zaczęła się stosunkowo późno, na to, bo zaczęłam mając lat 18. Więc ja byłam sprawna fizycznie ze względu na to, że w mojej szkole zajęcia wychowania fizycznego były prowadzone bardzo aktywnie i to powodowało, że moja sprawność fizyczna była na wysokim poziomie, natomiast nie była ona, nie była wyspecjalizowana, tak? Przyjechałam tutaj do Sosnowca, bo urodziłam się w Kielcach, przyjechałam do Sosnowca i w Sosnowcu, bo właśnie zapisałam się do klubu budowlani i tam zaczynając z zawodniczkami, z medalistami mistrzostw Polski, które mnie ciągnęły w górę, ja się uczyłam od najlepszych. Kosztowało mnie to bardzo dużo pracy. Ja zawsze Wam powiem, zawsze pamiętam moje pierwsze zajęcia na siłowni, bo judo to nie tylko zajęcia na macie, ale to również ciężka praca na siłowni. Na pierwszych zajęciach nie podnosiłam żadnych ciężarów. Trener mi pokazywał jedynie samą technikę ze samą sztangą. Sztanga waży 20 kg, więc nie jest to jakiś tam przeolbrzymi ciężar. Natomiast sama moja adaptacja do treningu wyglądała w ten sposób, że na pierwszych zajęciach zemdlałam. Przez następny tydzień po każdej serii wymiotowałam jak kot i wracałam z powrotem, robiłam następną serię. Więc no, to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Nasza dyscyplina uczy przede wszystkim wygrywania i przegrywania, bo to trzeba uczyć również dzieci, bo w naszym sporcie to ja wychodzę na masę, to wychodzi moje dziecko z imienia, nazwiska. Ja jako trener mogę jedynie z Bogu mu pomóc, co zresztą Pan tu widział na ostatnich zawodach, głosy mogę stracić, ale nie jestem w stanie za nich zawalczyć, tak?
i to dziecko wygrywa i wtedy wszyscy się cieszymy, jest super, ale kiedy przyjdzie do poniesienia porażki przez to dziecko, no to już ciężko jest mu wytłumaczyć, bo jeżeli mogę wytłumaczyć przegraną w piłce nożnej 10-0 na przykład, słuchaj, no dobra, twoja drużyna przegrała, ale ty grałeś super, to o tyle dziecku w sporcie walki jest ciężko to wytłumaczyć, bo to on wyszedł tam zawalczyć, to wyczytany z imienia nazwiska, patrzy na to trybuna, patrzą na to sędziowie, więc to taka dyscyplina sportu, jakim jest judo, uczy przede wszystkim, dojrzewają dzieci dużo szybciej niż normalnie, tak? Uczą i te dzieci łatwiej znoszą porażki takie nawet życiowe, które ich też spotkają, bo zarówno w szkole, później w pracy, muszą się uczyć, że no dobrze, przyszła porażka, ale trzeba się wstać, podnieść, idziemy dalej i tego się uczymy na judo. My trenujemy u nas w klubie, zajmujemy się dwoma sportami, judo i jiu-jitsu. Jiu-jitsu to widzą Państwo tutaj, połączenie karate, kickboxingu z judo, czyli uderzenia, kopnięcia, później walka w judo. No jest system szkolenia, który jest prowadzony u nas w klubie. Ten system został wprowadzany przez wiele lat. Od 2003 roku trener Jasiński już były wtedy dwie filie. Tutaj w szkole numer 25, od 2003. I z roku na rok zainteresowanie młodzieży sosnowieckiej i rodziców było tak duże, że zaczęliśmy tworzyć, trener Jasiński zaczął tworzyć te filie w różnych szkołach w Sosnowcu. Zainteresowanie dzieci jest duże, dlatego my spośród tych prawie 400 zawodników, którzy są członkami naszego klubu, 30 osób możemy wpisać na listę stypendialną miasta Sosnowca, czyli no ktoś by powiedział, ale to duża liczba, ale patrząc procentowo z tych 400 osób, które chodzą przez lata, trenują, gdzieś tam 30 jedynie się łapie. Chciałabym, żeby było na przykład więcej, tak? 40-50, no ale to nie jest łatwe. Dlatego my zawsze, trener zawsze tłumaczy, bo u was w klubie to macie tak dużo stypendystów. No ale mamy system, który tych stypendystów nikt im medali nie rozdaje, tak? Oni sami muszą te medale wywalczyć, muszą na nie zapracować. Te treningi trwają, zawodnicy, którzy tutaj Państwo oglądacie, już trenują codziennie. To nie jest trening 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu, to jest trening codzienny. 1,5 godziny na macie plus 1,5 do 2 godzin na siłowni, więc to wymaga od nich poświęcenia, wymaga od nich zaangażowania. Trener Jasiński bardzo duży nacisk kładzie na to, żeby ci zawodnicy również kończyli z szkoły, tak? Bo w naszym kraju sport może być jedynie epizodem w naszym życiu i każdy z nas musi, że tak powiem, zarobić na to, żeby mógł trenować, bo taka jest prawda, że musimy po prostu mieć na tyle bezpieczną sytuację finansową, żeby móc swobodnie poddać się treningowi, tak? Jeżeli idę do pracy na 8 czy 10 godzin i jest to praca często fizyczna, to potem jeszcze muszę 4 czy 5 godzin pracować na macie, dlatego nie jest to łatwo, tak? Więc ci, którzy tutaj są, to są często zawodnicy, dla których sukces jest brakuje mi słowa, poprzedzony ciężkim wysiłkiem, zarówno takim związanym z poświęceniem życia towarzyskiego, na koszt treningów, na koszt klubu naszego, bo my organizujemy zawody raz w miesiącu, nie wiem, czy ten tutaj wspominał, dla małych dzieci i organizatorem tego nie jest tylko trener Jasiński, Martyna Bilońska i jeszcze naszych 6 trenerów, ale to są starsi zawodnicy, którzy już nie mają prawa startu, nikt im za to nie płaci, że oni tam przychodzą w niedzielę i cały dzień poświęcają na to, żeby tym małym dzieciom zorganizować turniej, żeby być sędziami na tych zawodach, żeby być sędziami stolikowymi, sędziami czasu, więc tak naprawdę zawodnicy, którzy do nas przychodzą, są już, że tak powiem, z klubem związani na stałe. Po latach gdzieś tam ci, których ta droga sportowa się zakończyła,
są już na emeryturach sportowych, dalej do nas przychodzą i są lekarzami na naszych zawodach, bo dużo mamy takich osób, które rzeczywiście ukończyły medycynę i są dalej nam pomagają, tak? Czyli ten klub wywiera w nas już takie stałe piętno na całe życie, że my jesteśmy, zawsze pamiętamy o tym, że jesteśmy z klubem budowlanym Sosnowiec i tak naprawdę gdzieś tam zawsze mile to się wspomina. Oczywiście nie ma tak, że z naszego sportu nie rezygnują dzieci, bo rezygnują, bo nie wszyscy są w stanie takie piętno na siebie przyjąć, takie obciążenia, które się pojawiają. Na etapie dzieci zawsze trener Jasiński nam powtarza, że to ma być wielka radość, a mały sport. Bo na etapie dzieci decyduje często genetyka tych dzieci, czy dziecko się szybciej biologicznie rozwija. To nie znaczy gorzej, szybciej, ale szybsze tempo ma rozwoju biologicznego nie oznacza, że ono się rozwija gorzej. Ono po prostu genetycznie jest silniejsze od swoich rówieśników i będzie tą swoją genetyką zwyciężać. Ale kiedy przychodzi etap młodzieżowca i seniora, kiedy to się wszystko wyrównuje, to już wtedy decyduje o zwycięstwie, o wyniku, decyduje umiejętności, decyduje wyszkolenie, cały sztab trenerski, który nad tym pracuje. Myślę, że może macie Państwo jakieś do mnie pytania, z chęcią odpowiem. Ja tutaj chciałem tylko podkreślić, że poprzednia walka, która była tutaj przedstawiana, to wyglądała czasami trochę komicznie, bo w finale spotykają się przeważnie zawodnicy z Waszego klubu i w sumie mają kłopot, tak, żeby pokazać swoje umiejętności na koledze z grupy wiekowej. To znaczy, nasz sztab trenerski to są ludzie, którzy pokończyli studia wyższe, również związane, jeżeli nie pierwszy, to drugi fakultet, związany właśnie z fizjologią wysiłku fizycznego, po studiach Akademii Wychowania Fizycznego. I to są ludzie, którzy mają przygotowanie, tak? Dlatego my gdzieś tam przewyższamy te kluby w Polsce, jeśli chodzi o jiu-jitsu, przewyższamy tym, że mamy bardzo dobrą kadrę szkoleniową. I dlatego, no cóż, no, w większości nasze finały, tak? No, tak się zdarza w Polsce. Natomiast na świecie i na Europie, no to już trzeba jeszcze czegoś jeszcze dodatkowego, trzeba jeszcze większego zaangażowania tych ludzi, pomocy im, tak? Żeby oni mieli szansę tutaj trenować. To są ludzie już dorośli, którzy tutaj są osoby pełnoletnie, 95 roczniki, więc osoby, które mają 20 lat. Więc im już potrzeba pomóc w tym, żeby oni mogli się poświęcić tej dyscyplinie sportu, tak? Trzeba im pomóc w sposób finansowy, żeby oni mieli bezpieczeństwo finansowe do tego, żeby mogli, tak jak powiedziałam, no, ciężko pracować przez 3-4 godziny i to jest naprawdę intensywny, bardzo intensywny wysiłek codzienny. Sobota, niedziela, sobota to są zazwyczaj zawody i no, tak jak mówię, no, osoby, które do jej pasu widzicie, bardzo mają mało czasu wolnego. Ale nie myślą o głupotach. No i to jest główna rola również sportu właśnie. Ja bym prosił, żeby Martynko wstała w momencie, tylko Państwu się jeszcze raz pokazała. Proszę Państwa, Martynka wspomniała o tych ciężkich wynikach na siłowni, ponieważ żadne rodzice dyscyplinują siłą szybkościową. Proszę Państwa, na treningach ważąca 55 kg Martyna Wierońska do pasa w martwym ciągu tak zwanym podniosła 150 kg. To mało mężczyzn jest takich, co podnosi tego typu ciężar, oczywiście przy tej wadze 55 kg. To jest, proszę Państwa, potężny ciężar. No oczywiście na samym początku taka powiedziała, że walczyła ze sztangą 20 kg, prawda? Natomiast później się z tego zrobił tak przepotężny ciężar. Na treningu siłowym w okresie takich przygotowań w WPS-ie do bardzo ważnych zawodów przez świata, czy tych igrzysk, prawda, w sporcie, przerzuca w granicach od 15 do 20 ton. Od 15 do 20 ton przerzuca na treningu. Więc powiedzcie sobie Państwo, jaki jest potężny wydatek energetyczny, prawda? No i tyle wydaje, prawda, z siebie i tyle samo musi przyjąć, a żeby wystąpił tak zwany efekt akumulacji superkompensacji, to jeszcze musi mieć nadwyżkę. Także, proszę Państwa, strasznie ciężka praca, jeżeli chodzi o dyscypliny sportu walki, to wszystkie, wolski, boxing, prawda, judo, jiu-jitsu, karate, tak jak powiedziała Martyna, w Polsce rozdaje się medale wszystkich Polaków. Natomiast na zawodach międzynarodowych już niestety nie. Tam Polacy je muszą zdobyć, obojętnie jakie rangi są to zawody. Walki. Państwo wykonujecie tak naprawdę
nazwijmy to dzieci. Wielu z tych, nazwijmy to, wychowanków uniknęło jakichś większych kłopotów. Na pewno mieliście jakieś takiego typu przypadki kłopotów wychowawczych, albo powiedzmy zawodników, którzy poza treningami mieli na przykład w szkole kłopoty wychowawcze. Jeżeli można, to bym prosił o Czarka, który odpowiedział, czy miał takie przypadki. Nie muszą podać konkretne imiona, wiadomo, chodzi tylko o opis jakiegoś przypadku. Wiem, że pan Maria też nam opowiadał o takich przypadkach. Zgadza się. Powiem tak, sporty walki przeważnie przyciągają takie ciemne charaktery, czy dzieciaki, które przychodzą, które chcą się wyszumieć. Powiedzmy w szkole są jakieś niegrzeczne czy coś i rodzice albo przyprowadzają takiego dzieciaka. Zdarza się tak bardzo często, że dzieciak zostaje po prostu uspokojony przez trening, wciąga się w sport, zaczyna startować w zawodach i idzie na taką dobrą drogę. Mam paru takich zawodników, którzy właśnie z takich łobuziaków szkolnych zrobili się dobrymi zawodnikami, pokończyli później dobre szkoły. Nawet mam dwóch takich, którzy w tej chwili obronili doktoraty, jeden w Danii, drugi w Szkocji. Także no to jest po prostu to wychowanie przez sport i jednak sporty walki dają taki hard dla charakteru, po prostu twardość, że oni mogą później coś z tym swoim życiem. Państwo, z naszego grupu zbudowany Sosnowiec, moich kolegów, rówieśników, albo ciut młodszy, to jest około 15-16 i 16 osób skończyło medycynę, są lekarzami w Sosnowcu, szpitalu publicznym, w Dawidowej Górniczej. Także no, sport między innymi powodował to, że proszę Państwa, proszę, uczyli się tej dyscypliny, uczyli się, proszę Państwa, pracy nad samym sobą, co zaowocowało tym, że poszli w tym kierunku. Przez szereg lat prezesem naszego klubu był niejaki pan Maksymilian Plank, który przez 8 lat był szefem Europejskiej Wspólnoty Węgla. Był, proszę Państwa, szefem kompanii węglowej i szefem holdingu węglowego. Także no, wiele osób, które urozpowszechniało się przez klub, zajmowało różne wysokie pozycje grupy społeczne, zarówno tutaj w Sosnowcu, jak i w Polsce, jak i również w Europie. Także oprócz tego, że kształtują, proszę Państwa, charaktery, no to rozwijają również sporty walki, rozwijają interwencje. Także badania prowadzone, jeżeli chodzi o judo na świecie, jeżeli chodzi o poziom rozwoju tej sprawności intelektualno-fizycznej, stawiają judo w pierwszej piątce dyscyplin sportowych. Jeżeli chodzi o rozwój, proszę Państwa, judo jest postawione w pierwszej piątce. I judo można uprawiać od w zasadzie 4 roku życia. Bartynka ma 76 osób na niwce. 76% rodziców ma samych dzieciaczków. 81 już. Proszę Państwa, 81 dzieciaczków od 4 roku życia do 12 lat. Dlatego, że później te dzieci, prawda, najlepsze w wieku 13-14 lat przechodzą piramidalnie, prawda, już tutaj do centrum Sosnowca i z tej chwili są zbierane i najlepsi są w jednym punkcie. Natomiast tak duża ilość tych dzieciaków u Bartynki żeruje. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, że zobaczcie Państwo, że w szkołach podstawowych czy przedszkolach dzieciaczkami łatkimi opiekuje się kto? Kobiety, proszę Państwa. I ja stwierdzam w swojej karierze, już 45-letni, zajmujący się sportami walki, że na etapie 4, 5, 6 lat najlepsze do pracy z dzieciakami są kobiety albo starsi panowie, czyli dzieciaki, którzy już, proszę Państwa, no, są spokojni, okrzepli, prawda, nie są tak pobudliwi, proszę Państwa. Także i my w klubie mamy, proszę Państwa, trzy trenerki, są w różnych punktach na Zakurzu, tutaj u nas w centrum Sosnowca, Kasia Grzybacz i na Niwce Bartynka, które prowadzą zajęcia właśnie z tymi najmniejszymi dzieciaczkami. Oczywiście mamy też trenerów mężczyzn, ale to, co ja obserwuję, to najlepiej, prawda, te najmniejsze dzieci, prawda, najlepiej są pod opieką kobiet. To jest tylko, proszę Państwa, instynkt kobiecy, macierzyński i zwierzę ludzkie. A jaka jest Państwa opinia na temat styku takich dyscyplin sztuk walki jak właśnie judo, jiu-jitsu, z boksem, z karate, poprzez tak zwane MMA, które jest niezwykle popularne. Czy to jest raczej robienie tego sportu, tej dyscypliny jako takiej podrzędnej, małostkowej, czy wprost przeciwnie, jest to jakaś szansa na rozwój i rozpowszechnianie judo lub jiu-jitsu? Znaczy, głupio odpowiadać pytanie na pytanie, ale czy ktokolwiek z Państwa zapisałby swoje dziecko na MMA? Więc czy patrząc na to, co się pokazuje w telewizji, no, każdy z nas, w ogóle ludzie stworzeni są do tego,
żeby oglądać, jak gdzieś ktoś jest bójka na ulicy, przyjeżdżamy autem, to każdy na to chce popatrzeć, tak? Bo coś innego się dzieje, coś jest poza tego. Dlatego ja nie uważam MMA za dyscyplinę sportu. Ja uważam, że myślę, że za jakiś czas te osoby, które, bo to się stało modne na przeciągu kilku lat teraz, jeżeli za 50 lat osoby, które uprawiają MMA, wejdą tu normalnie, to okej, będziemy mogli mówić o tym, że ta dyscyplina w jakiś tam sposób rozwija, a nie powoduje kalectwa na starość, tak? Bo chodzi o to, że sporty walki to jest manifestacja swojej sprawności fizycznej na zawodach sportowych, które wiąże się z jakimiś regułami. Miałam zawsze na treningu małym dzieciom, już tłumaczę, że zawsze jest ważny szacunek do mojego przeciwnika. Że zawsze kłaniamy się, dziękujemy sobie po walce. Nikt nikomu nie robi krzywdy. Oczywiście kontuzje się też zdarzają, ale to jest wynikiem niedoszkolenia jednego z zawodników, ale nikt nikogo celowo nie robi mu kontuzji, tak? Czyli w sensie takim, ja leżysz, nie kopę cię. Nie uderzam cię w twarz w sposób niedozwolony. W boksie mamy rękawice, które mają są grube ochrania, czy oni się uczą przyjmować uderzenia na głowę i to jest ogarnięte jakimiś regułami. MMA to tak naprawdę walka bez reguł, tak? To jest taka bójka uliczna przeniesiona troszeczkę na areny multimedialne, czyli tak, żeby medialnie można było paru celebrytów pokazać siedzących w pierwszych rzędach. No nie wiem, mi na przykład nie sprawia przyjemności patrzenia na to, jak ktoś siedzi i panowie komentatorzy komentują i proszę Państwa, piękne cepy z prawej ręki, no. Ani to jest, nie jest fachowo, technicznie, trenersko powiedziane. Nie ma czegoś takiego jak cep z lewej ręki. Są uderzenia, które tutaj pan Czarek od razu może powiedzieć, mają swoje nazwy. Mamy cios prosty, który ma swoją nazwę, cios okrężny, sierpowy, mają swoje nazwy. Nie ma czegoś takiego i pokazywanie dzieciom, że są cepy z prawej ręki, czy cepy z lewej ręki i potem widzimy, jak osoby na ulicach, czy nie możemy sobie poradzić z meczem potem, tak? Z kibicami, którzy przychodzą na takowe mecze. Moje dzieci wiedzą, że judo i umiejętności nabyte na macie wykorzystują na zawodach sportowych. Wierzcie mi Państwo, dzieci trenujące judo są ostatnimi do bójki. Naprawdę ostatnimi. Te dzieci nie pchają się do walki w szkole, na przerwach. Bo to dziecko wie, zdaje sobie z tego sprawę, że ono umie więcej, ja ich do tego przygotowuję, że mają, judo jest traktowane jako moja broń. Jeżeli ja mogę to użyć, one też wiedzą, no ale trenerka, jak mnie ktoś zaatakuje. Kochani, jak cię ktoś zaatakuje, to tak, wtedy możesz się obronić, ale nie możesz tej sobie zrobić krzywdy. Bronię się i co najlepiej robię? Uciekam. Taka jest prawda, no po prostu nie uczmy młodych ludzi, walki nie fair play. Ja zawsze im powtarzam, że to jest przede wszystkim, oni mają swoją manifestację swojej sprawności fizycznej, mają tak dopracować do perfekcji rzuty, trzymania, dźwignie i duszenia, żeby założyć tą technikę poprawnie, przeciwnik się wtedy poddaje i to dziecko go nie dusi do tego, żeby straciło przytomność. Ono mu puszcza, wygrałem walkę, tak? Wyciągam dźwignię, nie łamiąc mu ręki, wyciągam dźwignię, przeciwnik się poddaje. I ja uważam, że jedyną osobą, na którą warto patrzeć, jeśli chodzi o MMA, jest Mamet Kalinów. Dlaczego? Dlatego, że Mamet Kalinów nie zaczął trenować MMA. To są zawodnicy wywodzący się z innych sztuk walki. I tak naprawdę ja uważam, że porażką naszego Ministerstwa Sportu jest to, że mistrz olimpijski, będący na emeryturze Paweł Nastula, zawodnik judo, musi dorabiać, startując w takiej walce, bo czy on ją wygra, czy przegra, dostanie tam 30 tysięcy i wtedy tego. I on po prostu widzi w tym jakiś tam tego. No i jeżeli my nie jesteśmy w stanie mistrzowi olimpijskiemu, nie wiem, zaproponować posady w Mosirach, w czymkolwiek innym, gdzieś gdzie jest związany ze sportem i propaguje stricte sport, to i dyscypliny sportu. Drodzy Państwo, mamy wykaz w Ministerstwie Sportu, mamy wykaz dyscyplin sportowych. Nie ma tam dyscypliny MMA. My to nazywamy, w telewizji ludzie to o tym mówią, w dyscyplinie MMA. Nie ma czegoś takiego w Ministerstwie Sportu jak dyscyplina MMA.
nikt, kto trenuje MMA, nie powinien dostać stypendium sportowego, dlatego że nie ma Polskiego Związku MMA, nie ma, Ministerstwo Sportu nie finansuje klubów MMA i nie finansuje wyjazdów tych zawodników na jakieś tam turnieje. Oczywiście, ponieważ jest to pokazywane w telewizji, no to jest to, że tak powiem, medialne i sponsorzy chcą, żeby reklama się pojawiła choćby na ułamek sekundy w telewizji, w momencie, kiedy też obok na ławkach siedzą celebryci, którzy zasobność portfela jest większa niż przeciętnego Polaka. Dlatego po prostu ja uważam, może nie tyle, że szkodzi MMA, bo MMA zajmują się osoby już starsze. Dzieci, które trenują, to są dzieci być może rodziców, którzy nie za bardzo świadomi są rozwoju tych dzieci, tak? I co im wpłynie na dobre. Natomiast myślę, że nie można mówić o dyscyplinie MMA, ona w żaden sposób nie zaszkadza ludziom, którzy rzeczywiście stricte chcą uprawiać dyscyplinę sportu i wpływać na to, żeby ich dziecko rozwijało się w sposób prawidłowy i w sposób prawidłowy podejmowało rywalizację sportową, tak? Bo to nie jest, że wiele osób łatwiej jest im komuś przywalić w twarzy ze złości i czasami, drodzy Państwo, na treningu się to zdarza, że są dzieci, które nie potrafią sobie poradzić z tym, że nie mogą go w sposób drugiego dziecka, w sposób techniczny pokonać i gdzieś mu tam, jak ja nie patrzę, szturhańca mu. Ale wtedy jest rozmowa dyscyplinująca o tym, że to jest zachowanie nie fair play, nie tego, że musimy się uczyć przegrywać. Teraz jesteś ty dobry, twój przeciwnik teraz wygrał, ale ty musisz sobie powiedzieć, dobra, to na następny raz postaram się przyszykować na ciebie takie umiejętności, żebyś mnie już nie pokonał. Więc MMA dla mnie to nie jest dyscyplina sportu. Ja boks, karate, wszystkie te dyscypliny, które mają jakieś reguły, mają pod sobą coś, jakąś tradycję, coś, jakieś wartości głębsze przekazują tym dzieciom, nie tylko umiejętności fizyczne, to może być w ramach traktowane jako dyscyplina sportu. Są sporty ducha bardziej, tak? Ogólnorozwojowe. Ja się całkowicie zgadzam. Po prostu w tej chwili MMA jest takim nośnikiem agresji. To jest moje zdanie. To jest nośnik agresji. Może się narażę różnym teraz ludziom, bo to napiszecie, kurczę, ale przeważnie MMA trenują kibole. No, nie wiem, jak by spojrzeć na to, taka jest prawda. Ale to słuchać w poziomie wypowiedzi poszczególnych tak. Zawodników, no, chociaż zostawiając z Państwem, których się słucha bardzo przyjemnie, a takim Arturem Szpilką, którego poziom eloquencji jest ale bardzo niski. Wiesz, tutaj z Arturem Szpilką to może to jest jednostka taka dziwna i zostawmy ją. Tutaj nie ma żadnej wrogości. Oglądaliśmy wielu zawodników, zarówno u Ciebie Czarek, jak u Państwa. I tam ja nie możemy zamknąć w oczu. Jeszcze słówko tylko powiem, bo muszę zaakcentować to, co pani Martyna powiedziała. Miałem okazję ostatnio być na zawodach w Żarnowcu i muszę potwierdzić to, że Karolina Maruda, że tak powiem, ona się czuła przegraną, gdy tam tej dziewczynie zrobiła jakąś krzywdę z nogą, nie wiem, czy pani pamięta tę sytuację. Tak. Przyszła z płaczem, a wygrała tą walkę. Nie? Bo nikt nie chce zrobić, nikomu. Proszę Państwa, jeszcze jedno zdanie o temat tego MMA. Jeżeli chodzi o regulacje prawne, to wygląda to MMA w ten sposób, że chciano zarejestrować Polski Związek MMA, natomiast ministerstwo nie wyraziło zgody, dlatego że sama nazwa MMA to znowu mieszane sztuki walki Mixed Martial Arts, to jest języka angielskiego. W związku z tym, jeżeli by taki związek powstał, to mógłby wchodzić w konwergencję innych dyscyplin czy sportów zarejestrowanych w Polsce. Jeżeli byłoby mieszane sztuki walki, to na czerwonych kawałek, czerwonych kawałek, karate kawałek, jiu-jitsu kawałek, boksu i tak dalej. Także chodziłoby to w kompetencje. W związku z tym, że nie jest to określone, bo musi być określone coś, co jest dyscypliną sportu, co jest sportem, nie można tego określić jednoznacznie, zatem takowy związek przez ministerstwo w tej sytuacji prawnej, która jest, nie zostanie zarejestrowany. Także to tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o MMA. Chciałem Państwu tutaj, poprosiłem tutaj Pana, żeby zatrzymał na chwilę to zdjęcie z naszego klubu. Proszę Państwa, tutaj w niebieskiej budowce jest Pan po 50, Pan doktor Służałek, doktor informatyki z Uniwersytetu Śląskiego. To jest osoba niewidoma. Proszę Państwa, no w dosyć dużym zakresie, prawda, jest niewidomą osobą. Proszę Państwa, jest wielokrotnym medalistą osób niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o sport. Proszę Państwa,
to się sprawia, że główną kondycją mogą wybrać osoby również niepełnosprawne. Także niedosłyszące, niedowidzące, proszę Państwa, osoby, które mają jeszcze rodzaj inne uszczerbki na zdrowiu. Organizowane są zawody krajowe, międzynarodowe w tych dyscyplinach sportowych. Aktualnie kładzie się duży nacisk w Polsce na to, żeby w ramach integracji właśnie tego społeczeństwa naszego, prawda, ten sport osób niepełnosprawnych, żeby były mocno doceniane. Panie Marianie, to ten znaczek taki na żydowce POL to jest jakieś logo budowlane? To były reprezentanty polskie. To jest Bernaber, czyli nazwisko, jeżeli to większość osób, które tutaj Państwo widzą, to są w kimonach treningowych, bo każdy do startu ma swoje ulubione, że tak powiem, troszeczkę też do tego podchodzi się jakby do nie zmienia się czegoś, co jest zwycięskie, tak? Więc do judoga startowa leży sobie w szafie i czeka na zawody, a tutaj akurat doktor Służalek ma tą judogę, w której startował. Natomiast ja większość zawodników nawet są młode. Tak. Natomiast ja bym chciała Państwu jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Judo jest dla wszystkich. Dla dzieci, które przychodzą do mnie i ważą na przykład 40 kg, mają lat 5. I takie dziecko nie czuje się w sposób gorszy w całej grupie treningowej, pomimo tego, że waży więcej niż inne dziecko. Bo nie wszyscy to dziecko będą chcieli przyjąć. Bo biega wolniej, więc nie będzie się nadawał do piłki nożnej, jeżeli będzie się nadawał, to dzieci nie będą mu podawać. Nie nadaje się do koszykówki, bo jest za niski. Nie nadaje się do siatkówki, bo również jest za niski. Nasza dyscyplina przyjmie każde dziecko. Dlatego, że zasób technik, które przekazujemy tym dzieciom, można dopasować pod każdego. Pod dziecko, które waży dużo, które jest wysokie, które jest niskie. Mamy Marcina Rosę, który ma 1,80 m parę wzrostu i waży 60 kg. Jest takim patyczakiem chudziutkim. Też ma swoje techniki. Mamy znowu Wiktorię Lis, wielokrotną medalistkę turniej judo w Polsce, która jest rocznikiem 98 i waży 94 kg. Tak, i dziewczyna, która po prostu daje powera i nikt by nie powiedział, że ona po prostu przy takiej masie jest w stanie tak szybko się poruszać. Dlatego judo tak naprawdę jest dla dzieci, dla każdego dziecka, niezależnie od tego, czy jest wysokie, niskie, grube, chude, czy jest zwinne, czy nie. Dlatego nasza dyscyplina po prostu powoduje wszechstronny rozwój każdego dziecka. I to tylko oczywiście od trenera zależy, jak on dane dziecko pokieruje, tak? I jak do tego dziecka podejdzie, ale tak naprawdę do nas można zapisać każde dziecko. Oczywiście zdrowe dziecko, bo to trzeba powiedzieć, że my mamy w klubie wielu lekarzy, którzy znają specyfikę judo przez to, że ją kiedyś tam w swoim życiu uprawiali. I ci lekarze, dzieci mają przeglądy lekarskie po to, żeby mamy na przykład chłopca, który miał świetne predyspozycje do uprawiania naszego sportu, natomiast okazało się, że nasz lekarz wyłapał u niego wadę serca i niestety jest mu w ogóle zakazany jakikolwiek ruch, tak? Więc to też jest ważne. Że z kimś innym. Pamiętasz pewnie, o czym mówiłeś, jeżeli ktoś się odsuwa od sportu, przestaje dla was się liczyć. To bardzo, bardzo fajne, bardzo fajna sprawa. To może ktoś z Państwa ma jakieś pytania do naszych gości, to serdecznie zapraszamy. Wyglądając za akta i medale, tam wystąpiło kilku panów ministrów, którzy łaskawym okiem, hojną ręką wam pomógł. Hojną ręką. Znaczy, właśnie problem polega na tym, że tak naprawdę kraje, które wielkością są, przypominają nasze województwo śląskie, tak? Mają lepiej finansowane sporty niż nasz 40-milionowy kraj. No niestety pan prezydent Bronisław Komorowski łaskaw był mnie, że tak powiem, wysłać na zawody do Korupi, ale ja już na takich samych zawodach startowałam na Tajwanie i wtedy mnie jakoś nie żegnał. Żegnał mnie teraz do Korupi, bo dowiedział się, że w 2017 będziemy reprezentować nasz kraj na World Games we Wrocławiu. Więc i wtedy dowiedział się, co to jest organiz, ale to tak naprawdę, drodzy Państwo, no my jesteśmy trenerami i jesteśmy, że tak powiem, takimi warsztatowcami.
daleko jest mi i może to jest to nasz błąd, oczywiście, bo jeżeli nie ma w klubie takiego menadżera, który cały czas niestrudzenie chodzi po tych wszystkich instytucjach i nagłaśnia, no to ciężko jest potem, no jak ktoś o tym się nie dowie, bo sam tego nie szuka, nikt o tym nie chce napisać, no to ciężko jest o nas się dowiedzieć, tak? Natomiast no my prezentujemy troszeczkę też inne wartości, nie tylko sportowe i myślę, że warto by było, żeby o takich sportach i takich dyscyplinach również się mówiło. No, hojnej ręki nie było, nie było, no. Jakieś tam pieniążki dostaliśmy, ale to nie można nazwać hojnością. Ale tak trzeba patrzeć na to, bo pani mówi, że od drzwi do drzwi. Ale tak jak pani weźmie to pod uwagę, że z polityków, w ogóle z nas, 80% prawie osób w Polsce ma niedosłuch, a najwięcej ma niedosłuch w polityce. Tak. Ja bym chciał, żeby państwo jeszcze powiedzieli, gdzie mieszczą się wasze siedziby. Jak ktoś by chciał rozpocząć na przykład treningi, może właśnie człowiek zaczniesz, gdzie ma się udać? W jakie dni, w jakich godzinach? Zajęcia odbywają się w Sosnowcu na ulicy Ostrogórskiej 21 przez cały tydzień od rana od godziny 10 do godziny 19. Także tyle. To dodajmy, że jest dawna szkoła podstawowa numer 14. Tak, albo dawna szkoła elektronika jeszcze, elektronika. Bardzo dawna. Elektronika wcześniej. To był TPD. To była szkoła dokładnie. Jeśli chodzi o judo, to siedziba naszego klubu mieści się na ulicy 1 Maja 23 w lokalu potocznie dawnej Syrence, tak? To jest nasza siedziba. Tam mamy główny nasz budynek, do którego trafiają wyselekcjonowani w tych filiach ościennych, gdzie trenuje się dzieci zawodnicy. Dzieci trenujemy w szkole numer 27, w szkole podstawowej numer 27 na Starym Sosnowcu. Na ulicy Grabowej, w szkole numer 45, w szkole numer 39 na Zagórzu, w szkole na Ostrowach Górniczych w ośrodku Mosir i na hali sportowej Mosirniwka, tam ja prowadzę zajęcia. Również prowadzimy zajęcia w Mysłowicach na Wesołej, mamy tam trenerkę, która tam prowadzi treningi. Na stronie naszego klubu znajdziecie Państwo dokładne telefony do poszczególnych trenerów, którzy mają swoje rozpiski, jak tam w danym tygodniu to wygląda. Ja prowadzę zajęcia codziennie i codziennie mnie można po 15 znaleźć na Niwce. Trener Jasiński również prowadzi zajęcia codziennie w Centrum Sosnowca, więc na stronie internetowej są wszystkie kontakty do nas. Albo przez nas. Albo przez Państwa, tak jest. Czy ma ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytanie do naszych gości? Wyczerpaliśmy temat na dziś? No może jeszcze tak, może jeszcze dwa słowa Państwu powiecie, z jakimi się borykacie problemami na co dzień. Finansowymi. No pewnie finansowymi, ale może jakieś inne jeszcze przy okazji. No, powiem tak, finansowe to jedno. Tak, chyba tak mi się wydaje, że lokalowe. Chociaż mam nadzieję, że w tej chwili trochę lepiej z panią dyrektorem CZL-u. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ok. Szkoły są nastawione na współpracę z takimi klubami, które prowadzą sekcje sportowe, czy raczej niekoniecznie jest spory opór? Państwa, za kadencji prezydenta Kazimierza Górskiego spowodowaliśmy my jako klub budowlany Sosnowiec, że szkoły w Sosnowcu udostępniają klubom sportowym obiekty za darmo. Proszę Państwa, taki system został przyjęty w Czechach, że szkoła jest obiektem publicznym, w związku z tym, żeby się młodzież nie balansowała nigdzie, osoby starsze też robią zajęcie, postanowiono, że do godziny 23-24, żeby te obiekty publiczne szkoły, prawda, żeby były otwarte. W związku z tym, że zniknął przemysł ciężki w Sosnowcu, przy którym były różnego rodzaju domy kultury i domy sportowe, to funkcje tych domów kultury, prawda, przejęły szkoły, niestety muszę je przejąć. Zatem przekonaliśmy prezydentów poprzedniej kadencji, między innymi pana Kazia Górskiego, żeby spowodował, że jeżeli jednostki stowarzyszone, kluby sportowe, czy też inne zgłoszą się do Wydziału Edukacji po wcześniejszym, prawda, sprawdzeniu, czy w danej szkole znajdują się pustostany, ewentualnie, czy
czy w danych godzinach jest wolna sala, żeby prezydent wyraził zgodę na udostępnienie tego nieodpłatnie. Oczywiście my jesteśmy w tych szkołach nieodpłatnie, ale my w tych szkołach, proszę Państwa, złożyliśmy maty, które są na stałe. Zaadoptowaliśmy pustostany w tych szkołach, gdzie te sanki z tymi matami do trudu służą do gimnastyki korekcyjnej i służą również do WF-ów klas 1-3. Także dajemy coś z siebie, mianowicie daliśmy z siebie sprzęt, a w zamian za to, proszę Państwa, jesteśmy w tych szkołach, prowadzimy tam zajęcia z młodzieżą, która chodzi do tych szkół. Także w sumie, proszę Państwa, jest to taka umowa partnerska z naszej strony, natomiast wiele innych klubów też na tym skorzystało. No można o tym powiedzieć, jeśli chodzi o inne miasta, bo w innych miastach jest tak, proszę Państwa, że szkoła może stać pusta, może w szkole się świecić światło, może, proszę Państwa, lecieć ogrzewanie, natomiast szkoła klubowi sportowemu, który działa na terenie danego miasta, nie wynajmuje tego, co jest oczywiście największym głupotą. Dlatego udostępnianie tego, proszę Państwa, wszystkich obiektów publicznych, jeżeli tylko się ktokolwiek organizuje, powinny władze zawsze pójść na rękę. Natomiast powiem Państwu jeszcze tak, że my otrzymujemy dotacje dosyć nieduże, skromne. W zeszłym roku na przykład na półrocze na seniorów dostaliśmy 8 tysięcy złotych na 6 miesięcy. Proszę Państwa, natomiast piłka nożna na cały rok dostała 5 milionów złotych. I proszę Państwa, my mając medalistów Mistrzostw Europy i Świata Seniorów dostaliśmy 8 tysięcy. W tym roku na podniesioną stycznia dostaliśmy 20, bodajże 4 czy 5 tysięcy złotych. Ale jeżeli Państwo to podzielicie na sprzęt, na wyjazdy, na jakiekolwiek inne rzeczy przez 6 miesięcy, te 20 to jest po 3 tysiące na miesiąc. Co Państwo powiedzieć, że w piłce nożnej, piłkarz z drugiej ligi zarabia od 5 do 15 tysięcy złotych brutto na miesiąc. Piłka z drugiej ligi. Druga liga to jest walka o 60, 68 miejsce w Polsce. Pierwsza liga, proszę Państwa, od 10 do 30 tysięcy płacę, a ekstraklasa od 30 do 150 tysięcy na miesiąc. Jeśli chodzi o kłopoty, jedynym naszym problemem, bo tak naprawdę trener Jasicki z tymi pieniążkami, którymi dostaje, świetnie daje radę szkolić tych zawodników, tak? I tego oczywiście, gdybyśmy mieli te 5 milionów, to mielibyśmy mistrza olimpijskiego. Jeżeli byśmy go nie wyszkolili, na pewno byśmy go kupili. Natomiast tak naprawdę naszym problemem jest transport na zawody, bo tych zawodników mamy bardzo dużo i niestety korzystamy z transportu swojego własnego i tych zawodników. Czyli zbieramy się, rodzice się zbierają, raz jedzie jeden rodzic i wiezie czterech, raz drugi, raz trzeci. Więc problem u nas tak naprawdę polega na tym, żeby może pomóc nam, i to nie chodzi o to, że my wyjeżdżamy na zawody co tydzień, ale mamy zawody mistrzostw Polski, poszczególnych grup wiekowych, młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca, seniora. To jest 5 zawodów w roku, licząc na 2 dyscypliny będzie 10. Często zawody są łączone, czyli juniorów mamy z seniorami, tak jak było na przykład kadetów z młodzieżowcami, tak jak było w Żarnowcu. Więc te zawody się gdzieś tam pokrywają. I tak naprawdę na 10 turniejów w całym roku nie jesteśmy w stanie poprosić kogokolwiek, znaczy w sensie tak, może jesteśmy, prosimy, ale nikt nam nie chce, że tak powiem, nas tam zawieźć, tak? I przywieźć, to nie są, nie jest często. Oczywiście zdarza się wyjazd, że mamy zawody w Gdyni czy w Poznaniu, ale często jest to gdzieś tam niedaleko na terenie tutaj województw ościennych nawet. I to jest nasz jedyny problem, czy znaczy jedyny, może nie jedyny, ale taki najważniejszy, bo gdybyśmy mieli tak, że ktoś tam się do nas zwróci, w sensie taki, że pomożemy Państwu, dobra, to kiedy macie te mistrzostwa, ja jestem w stanie pojechać wtedy, ja wtedy czy tam wtedy, to nie jest tak naprawdę duży koszt. I gdzieś tam my nawet byśmy byli w stanie jakąś tam część też z tego pokryć, ale no nie ma takich osób, które by w Sosnowcu zechciały nam w tym kierunku pomóc, tak? Czyli zawieźć nas na te 10 turniej, bo już nie mówię o turniejach, które sobie sami radzimy, tak? Na turnieje towarzyskie, które traktujemy jako turnieje szkoleniowe, a nie takie turnieje, ale mówię stricte o mistrzostwach Polski. Reprezentujecie miasto, reprezentujecie nasz region tutaj i ja jestem bardzo niemiło zaskoczony, że nie macie wsparcia żadnego od władz miasta, ale... Mamy, ale ja mówię o formie transportu, ja, tak, bo tak. Takie wsparcie, oczywiście bardzo dużym wsparciem finansowym są stypendia sportowe, na które każdy jest to jakiś tam dla danego zawodnika motywacja, że będę miał jakieś tam pieniążki, żeby móc dalej trenować i gdzieś mi się ten proces treningowy zwróci. Plus do tego te dotacje, dzięki czemu mamy wiele filii w
wyposażone w swój sprzęt i nigdy nikomu, nigdzie, od nikogo nie musimy pożyczać. Wszystko robimy na swoim sprzęcie, mamy swoje głośniki, swoje mikrofony, swoje maty, grube, cienkie, wszystko mamy swoje. To od nas kluby pożyczają nieodpłatnie, wiele bogatsze od nas. My pożyczamy na turniej koszykówki maty, bo dziewczyny na tym śpią. Pożyczamy na turniej inne materace, bo ktoś na nich po prostu śpi. I my poświęcamy to, że ja muszę te maty wydać, muszę je przyjąć, nikt mi za to też nie płaci, więc my jesteśmy otwarci w stosunku do innych instytucji, więc zawsze jesteśmy w stanie komuś tam pomóc, jeżeli ktoś chce, zwracają się do nas o pokaz gdzieś tam. Jedyna nasza prośba jest taka, my zrobimy pokaz wszędzie, gdzie Państwo chcą i organizowaliśmy ich przez szereg lat na Dniach Sosnowca i na różnych imprezach. Prosimy jedynie o to, żeby ktoś na ten materac przewiózł, bo jeden materac waży 20 kg. Żeby zorganizować pokaz, trzeba minimum 10-12. To jest takie minimum, a najlepiej było gdzieś tam około 20 tych materacji przetransportować, a to już jest sztapet, który waży i który ma swoje gabaryty, więc no, nie jesteśmy sami wyposażeni w żadne busy, które by nas gdzieś tam przewoziły i transportowały nam te maty. Jednym słowem, jeżeli Sosnowiec ma w ogóle zaistnieć na mapie Polski, tak jak kiedyś istniał w okresie swojej świetności, no to potrzebni są tacy ludzie jak wy, tacy sportowcy, jak tutaj mamy ich na zdjęciach. Ubolewam nad tym, że to tak to się odbywa, jak jest. Szanowni Państwo, tak, bo tutaj wstali wymienieni wcześniej, chyba Martyna wymieniała zainteresowanie władz polskich, samorządowych, czy też ogólnopolskich naszymi sportowcami. Powiem Państwu tak, że Państwo znacie przypadek z telewizji, jak wicemistrzyni olimpijska Agata Wróbel, proszę Państwa, pracuje na zmywaku lampki. Nie wiem, że Państwo, gmina Jeleśnia zatrudniła ją, prawda, jako nie wiem, jako kierownika, jako nikogo tam u siebie, to miałaby taką wizytówkę, że każdy by taką chciał mieć. Wicemistrzyni olimpijska w podnoszeniu ciężarów, proszę Państwa, jakaś ta ikona nasza kobieca, prawda, buduje sobie życie, pracując, proszę Państwa, i są na zmywaku. No, jeżeli tak będziemy traktować, proszę Państwa, polskich sportowców, wybitnych sportowców zwłaszcza, to do tego sportu na wysokim poziomie mieć nie będziemy. Często zdarza się tak, że osoby mało kompetentne i obrony sklucza koleżeńskiego albo politycznego zasiadają, proszę Państwa, w różnego rodzaju strukturach sportowych. I mamy tak, że osoby, które nie znają się na sporcie, proszę Państwa, no niestety tym sportem zagadują i kierują. Dlatego tak się dzieje. Tak się dzieje nie tylko w jednej dyscyplinie, w jednej branży, jaką jest sport, ale tak się dzieje w innych dyscyplinach, dziedzinach naszego życia. I to jest głównie na dzień dzisiejszy mankament właśnie tych grup społecznych, które mamy w Polsce, że wiele decyzji, wiele, proszę Państwa, różnego rodzaju aktów zarządzających jest sprawowanych przez osoby, które są niekompetentne. Właśnie dlatego występują te punkty społeczne, między innymi Kukiza i tak dalej, dlatego że po prostu, proszę Państwa, no niestety kompetencje, jeszcze raz kompetencje. Nie może być nauczycielem dyplomowanym ktoś, kto skończył studiów pedagogicznych, kto nie ma, proszę Państwa, doświadczenia, czy nie przepracował wiele lat w szkole. W sporcie jest podobnie, że najniższym tym etapem jest instruktor. Później był instruktor pierwszej klasy, później był trener drugiej klasy, później był trener klasy pierwszej, trener klasy mistrzowskiej. To się wiąże z jego dorobkiem, stażem, osiągnięciami itd. W szkole jest podobnie, nauczyciel stażysta, który musi być po studiach, i to po studiach pedagogicznych i kierunkowych. Następnie jest nauczyciel kontraktowy, następnie nauczyciel dyplomowany, następnie nauczyciel dyplomowany. I jeżeli ktoś mówi o nauczycielu dyplomowanym, to wiadomo, że to jest osoba, która ma wiedzę, kompetencje i doświadczenie. Natomiast jeżeli ktoś, proszę Państwa, z klucza koleżeńskiego zostaje osobą zarządzającą sportem, obojętnie gdzie, czy to na szczeblu centralnym, czy na szczeblu wojewódzkim, czy innym, to nie ma się co spodziewać, proszę Państwa, dobrych pociągnięć, prawda, organizacyjnych. Na chwilę obecną warto może zaakcentować także, że zawodnicy z Państwa klubu otrzymują stypendia na tą chwilę przynajmniej jeszcze nie. Tak, i to jest bardzo duże wsparcie dla nich. Oczywiście tak. To jest dla nich przede wszystkim może nie wsparcie, a motywacja do pracy, tak? Że oni widzą to, że gdzieś tam ta praca zostaje też nagrodzona w postaci tego stypendium, bo no, tak jest. Jakie wszędzie są tak stypendia? Z tego co się orientuję, około 300-400 zł chyba stypendia. No, znaczy tak, ludzi to nie jest mamy dwie osoby, które mają to jedno z wyższych stypendiów za złote medale mistrzostw świata i za złote medale mistrzostw Europy, a natomiast reszta to są cztery osoby, natomiast reszta to są właśnie takie kwoty. No ale zawsze to jest dla nich coś. Dziękuję.
praca, prawda? Tak. Bo mając takie osiągnięcia, to łatwiej się dostać do policji, łatwiej się dostać do wojska. No tak, bo Agnieszka Belgier, nasza sława policjantka sosnowiecka, medalistka mistrzostw, wielokrotna medalistka mistrzostw świata również. Ja tylko jeszcze tak powiem, że no cóż, no, propozycja pracy za 400 euro tygodniowo przy wyrywaniu listków z orchidei jest niezłą perspektywą w porównaniu tygodniowo, 400 euro tygodniowo w Holandii, w Rotterdamie za wyrywanie listków w orchidei. No jest kuszącą propozycją dla wielu młodych ludzi, którzy nie są związani z emocjonalnie bardzo mocno jeszcze nie mają swoich rodzin. To powoduje, że te otwarte nasze granice i ta różnica w zarobkach u nas w Polsce, gdziekolwiek indziej, nasi zawodnicy, bardzo dużo zawodników, którzy przez to, że wyjeżdżają na turnieje międzynarodowe, mają taką łatwość w pracy za granicą, tak? No oni się łatwo odnajdują w takiej pracy, mówią po angielsku, więc tak naprawdę jest to dla nas jeszcze większe zagrożenie niż sprowadzenie kogokolwiek na złą drogę. Zagrożeniem większym są otwarte granice dla naszych zawodników, bo oni mają bardzo dużą łatwość w asymilacji w takim obcym środowisku i tam lepiej im jest, że tak powiem, tak jak mówię, wyrywać listki z orchidei niż tutaj pracować, tak? Ja mam takie pytanie stricte sportowe. Chciałbym pana Czarka zapytać, tych 7 tytułów Mistrzostwa Świata, który najtrudniej było zdobyć? Każdy tak samo. Ale taki zawsze jeden zostaje, któryś mówił. Powiem tak, pierwsza walka o Mistrzostwo Świata i ostatnia walka o Mistrzostwo Świata. Pierwsza walka z tego względu, że była rozgrywana tutaj w Sosnowcu. Była to pierwsza na naszym terenie walka o tytuł zawodowego Mistrza Świata. Przeciwnikiem był Amerykanin Steven Awesome Williams, przeraźliwy, no był przeraźliwy, był wysoki, 11 cm wyższy ode mnie. Wygrałem przez knockout w piątej rundzie. I ostatnia walka, takie na zakończenie tej mojej kariery, no było coś ciekawego, bo walczył na tej gali i Tomek Adamek, i Andrzej Gołota. Promotorem, współpromotorem moim był Don King. No to było chyba takie świetne zakończenie w spotku, walka, no te dwie walki. No, dziękuję. Również te pytanie mógłbym zadać Państwu, judokom też, który można proszę odpowiedzieć. Przypadł nam to jeszcze trochę startu, jest tak, jeszcze może nie powiem o ostatnim. Znaczy tak, powiem Państwu, jadąc na pierwsze Mistrzostwa Świata, na które pojechałam, nikt na mnie nie liczył, tak, no bo pierwszy raz jadę na Mistrzostwa Świata, no trener mi założył miejsce 5., 7., więc trener Jasiński był wtedy trenerem kadry narodowej i widziałam gdzieś tam pogodnie jakieś założenie startowe, które wysyła do ministerstwa, założył 5., 7. Mówię, no fajnie, ja tam jadę po medal, a nie no, 5., 7. miejsce, ale no taka jest, no cóż, realia sportu, no i trener wie jak gdzieś tam na co jeszcze mogłam sobie wtedy pozwolić. Jadę na te Mistrzostwa Świata i tak, nie wiem, psychicznie do tych mistrzostw podeszłam, że chyba też mnie to zmotywowało trochę, a ja pokażę, że ja potrafię. I wygrałam wtedy z zawodniczką, którą tak naprawdę, z taką francuską Rémy Ambert, z którą po prostu tak ciężko mi było zawsze walczyć, ja sobie przegrywałam, jeśli tak bałam zawsze. Ja mówię, nie, to jest moja jedyna szansa. I wtedy pokonałam ją w pierwszej walce. Trafiłam na faworytkę turnieju, która trafiłam w pierwszej walce. Pokonałam tą zawodniczkę wtedy na tych Mistrzostwach Świata. Ja mówię, nie, no już jestem w domu. Jak ją pokonałam, mówię, to reszta to już pikuś. I tak naprawdę... Martyna, tego miałaś nie mówić, tak? I tak naprawdę... Weszłam do tego finału, w finale spotkałam się z zawodniczką, jak już weszłam do finału, już wiedziałam, że mam medal, to naprawdę byłam najszczęśliwszą osobą na tych zawodach. Mówię, kurczę, tak. I naprawdę przegrałam to złoto takim niuansem, ale nie miało to dla mnie już znaczenia. Ja miałam medal, byłam super zadowolona z tego. Natomiast już jak jechałam na drugie Mistrzostwa Świata, które były 2 lata później i przez te 2 lata nabrałam trochę tego doświadczenia i już, że tak powiem, przeskoczyłam w tym rankingu zdecydowanie wysoko i jechałam jako faworytka do medalu,
i wszyscy mówili, nie no, Bielańska będzie miała pierwsza w pierwszej trójce, ale wszyscy liczyli na to złoto. Ja przegrałam wtedy z Niemką finał, też po prostu punktem przegrałam w Sankt Petersburgu. To po prostu, to był ten sam medal, ale jakże te dwa dni się od siebie różniły. Tutaj byłam najszczęśliwszą osobą, mając srebrny medal, a tu po prostu nie miałam się z tą porażką pogodzić, że ja ten medal tak mi się głupio udało, bo przegrałam złoty medal, bo miałam srebro, ale to takie dwie różne od siebie odczucia, moje własne, moje doświadczenie i umiejętność pogodzenia się z tym, że tam była druga i to było dla mnie super, a tu była druga i jednak chciałam być pierwsza. Dziękuję, życzę sukcesu, bo dziękuję. Kobiety mistrza świata w Sosnowcu chyba jeszcze nie mamy. Jeszcze Marian. Marian tak samo musi o swoich własnych też ja mówiłem, że całe państwo. Proszę Państwa, chcę powiedzieć tak, że każdy mówi to, co, czym się cieszę, to co do Boga. Martyna powiedziała, że zdobyła srebrny medal w Malmę, który dał jej wiele szczęścia. Przegrała, proszę Państwa, przeze mnie w Malmę, dlatego że w ostatnich sekundach ja to prowadziłem taktycznie i ta porażka Martyny to jest moja porażka głównie, dlatego że ja sekundowałem wtedy. Dlatego między innymi Martyna też wspominała właśnie, że z jednej strony dało jej radość, bo to był pierwszy medal mistrza świata, a później znowu zajmie medal mistrza świata w Kolumbii, proszę Państwa, także ma na swoim koncie złotą, ale ma 9 medali z mistrzostw Europy również. Natomiast ten medal, który przegrała, złoty medal, to był przegrała go z ekonu sercu przez mnie. To ja ten medal przegrałem Martynie jako ten medal, dlatego że ja sekundując jej, proszę Państwa, obserwuję czas, obserwuję zachowania przeciwnika. Moim zadaniem jest do końca prowadzić przeciwnika, mojego zawodnika taktycznie, proszę Państwa, żeby to utrzymał przykładowo. Ona prowadziła tą walkę i powinna ją wygrać, także no niestety to. A teraz zapytał Pan o medale, ja głównie jako trener, proszę Państwa, dlatego że ja na arenie międzynarodowej jako zawodnik nie zaistniałem i realizuję sam siebie, proszę Państwa, jako trener przede wszystkim. Powiedziałem, że klub zdobył, a właściwie to moja praca, 116 medali przez Rady Świata. Tam do dzisiaj musiałby Pan za dwa dni tutaj przyjść, gdyby sobie to przemyślał, żeby Pan mógł powiedzieć, który medal był dla mnie ten ważny i prawda. No tylu zawodników to zdobywało w różnych okolicznościach, proszę Państwa, różnie były te medale zdobywane. Czasami żyłem na taśmę, proszę Państwa, że zawodnik przegrywał na mnie ten medal, zdobywał. Różnie to się działo. A teraz powiem sobie tak, że pewne cechy charakteru trzeba mieć do tego, żeby w tych sportach walki, prawda, występować i uczestniczyć. I wspomnę tutaj, proszę Państwa, w latach 1939-45 i o pewnej krainie w Polsce, proszę Państwa, gdzie ta Polska została zdobyta przez Niemcy hitlerowskie, natomiast jedna kraina nie została zdobyta, no wiecie, bo jest to Kieleckie, z którego wywodzi się Martyna. W związku z tym, że wywodzi się stamtąd, ma charakter, proszę Państwa, za człowieka niezwykle zaciętego i pracowitego, dlatego też, proszę Państwa, no, z takim charakterem właśnie, to jedynie, tak jak nam mówisz, to jest partyzant kielecki, prawda, może tak być. To dobrze, bo Sosnowiec też był w Kieleckim przed wojną. Właśnie dlatego chciałem, że Sosnowiec jeszcze po wojnie był w Kieleckim. Tak, ja pamiętam. Ale proszę Państwa, tak żartobliwy, rzeczywiście charakter mocny, proszę Państwa, niezwykle pracowita osoba, która sama mówi, że nie jest utalentowana. Ja nie będę ani potwierdzeń zaprzeczał. Natomiast rzeczywiście niezwykle ciężka praca, proszę Państwa, doprowadziła na te podium, prawda, mistrzostw Europy Świata. Wielu zawodników w klubie miałem, co na etapie juniorów, młodszych czy młodzieżowców zdobywali medale i seniorek w ogóle nie było. Natomiast rzeczywiście ta najwyższa wartość medali w sporcie generalnie rzecz biorąc zaczyna się od etapu seniora. Wtedy, kiedy zakończy się rozwój biologiczny człowieka. Wtedy, kiedy prawda, wszystkie osoby osiągają tą pełnoletność, dojrzałość intelektualną, prawda, dojrzały biologicznie, ich kości, wszystko się ukształtowało, to wtedy, proszę Państwa, rozpoczyna się prawdziwy sport. Na etapie dzieci, proszę Państwa, jedno dziecko jest bardziej rozwinięte, drugie mniej, prawda, i tam jest trudno wierzyć do tym, że ktoś jest medalistą przez Polski, ma lat 15-16, a ma lat 18-19, nie ma go w sporcie. Dlatego też inwestycje w takich dzieci, jeżeli chodzi o wysoki wynik sportowy, to nad tym się trzeba było zastanowić na tym etapie, natomiast o utrzymanie go w sporcie jak najbardziej, żeby jak najdłużej w tym sporcie był. Ja mam jeszcze jedno słowo. Marian, ja pamiętam w Bytomiu zawody, który startowałeś i tego nigdy nie zapomnę. Marian
nawiązać tutaj. Jak Państwo wiecie sobie tam na internecie, Poloneza, Apaga chyba. Albo Martyna Bielecka, to sensacją było, proszę Państwa, w sportach walki. Jeden z tych medali, który tam leży na stole, ten brązowy, walczyła, proszę Państwa, z reprezentantką Izraela, Martyna, o brązowy medal i umusiła ją do nieprzytomności, proszę Państwa. No i proszę Państwa, miała możliwość się poddać, ale nie zdarzyła się poddać, proszę Państwa. No i właśnie jest filmik nagrany z tego z 2013 roku z Sankt Petersburga. Wolka był wygasiła, wyłączyła, no, żeby mógł, proszę Państwa. No jest filmik, proszę, w Hiszpanii go tam zamieścili. W Hiszpanii go zamieścili ten filmik, także była to sensacja, prawda? Bo zdarza się w sportach walki, w judo, jiu-jitsu, że jeżeli zawodnik nie podda się albo nie zdąży się poddać, to wówczas traci przytomność. Oczywiście szybko jest przywracane do przytomności, bo wypadki śmiertelne na zawodach się rzadko, bardzo rzadko zdarza, prawie że w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi, tak jak tutaj Czarek wspomniał o dyszeniach moich, proszę Państwa, no to niestety też była dusicielem jest Martyna, gdzie większość walk na zawodach w parterze, w jiu-jitsu brazylijskim, no wygrywa przez dyszenia, także... Ja mam takie pytanie jeszcze do Pana. Czy wśród rajców sosnowieckich nie ma sympatyków, fanów z innej dyscypliny sportu niż piłka? Bo ja z tego co patrzę, proszę Pana, gro pieniędzy jest wydawanych tam, gdzie nie potrzeba. Przykładowo, kursy zawodowe kształcą ludzi, którzy nie mają, proszę Pana, pracę, a zarabiają tylko wykładowcy. Tak. Następna sprawa, parę lat temu ja też walczyłem właśnie z panem prezydentem, nie będę wymieniał nazwiska, które pan wymienił. Nikt nie był panem sportu. Panem sportu był tylko prezydent Władek Maszyk, Skrzydło, z dawien dawna. A ten pan nie był panem sportu, proszę pana. Mało tego. Narobiłem dużo bałaganu odnośnie stawików, gdzie myśmy jako Polski Związek Wędkarski ładowaliśmy 12-15 tysięcy miesięcznie w stawiki, a on zrobił sobie rajd dla kolegów z Rybnika, motorówki, nie motorówki, narty wodne, gdzie średnia głębokość na stawikach jest 90 cm. Później pokazywaliśmy panięte ryby. I nie wiem, czy jeszcze jedna sprawa, na co się wydaje pieniądze. Gro pieniędzy z TKKFM w Sosnowcu, pewnie nie wiem, jak się obecnie to Towarzystwo Kultury i Fizycznej tam kiedyś to nazywało, teraz nie wiem. Na kształcenie, szkolenie wody, gdzie byłem przeciwnikiem tego, bo każdy poprowiec, który zaraz pryska. A to nie kosztuje małych pieniążków. Teraz wszyscy płaczą, że WOPR prysnął za granicę. No to po co szkolić? I z tego, z 30 ludzi rocznie się szkoliło z WOPR w Sosnowcu, na stawik. No ja idę dwa basery. Przepraszam, czy to jest logiczne? Wydawanie pieniędzy. Zgadza się, ale powiem panu tak, że najpierw mam takie rzeczy i nawiążę do tego, że są tak zwane grupy ładnych mieszkańców Sosnowca. Mamy dosyć dużo ludzi na dzień dzisiejszy, którzy całymi rodzinami wyjechali, mieszkają, pracują już we Francji, w Holandii, w Anglii, Irlandii i tak dalej. Natomiast w Urzędzie Miejskim są, widnieją jako osoby zameldowane i mieszkańcy w Sosnowcu. Gdzie w ogóle nie ma w Sosnowcu już, proszę Państwa. Dlatego między innymi likwidowane są szkoły, prawda? Dlatego, że całe rodziny wyjechały ze swoimi dzieciakami, prawda, za granicę. I sytuacja jest tego typu, że to, co ja obserwuję, że miasto woli zlikwidować przedszkole, to miasto woli zlikwidować szkołę i dać zapewnienie osobom przyjezdnym, na przykład w jednej dyscyplinie sportu, czy drugiej dyscyplinie sportu, o których dyscyplinach wiemy. Natomiast mniejszy nacisk się kładzie, proszę Państwa, na to, żeby ten sport rozwijał się równomiernie we wszystkich innych pozostałych dyscyplinach. Jeżeli ktoś lobbuje, proszę Państwa, ponieważ ma takie preferencje, lubi dane dyscypliny sportowej i znajduje się przy władzy, to ciężko jest, proszę Państwa, go namówić na to, żeby spojrzał na ten sport w zupełnie inny sposób.
Jeżeli natomiast wytworzy się grupa ludzi, prawda, która zaczyna lobować daną dyscyplinę, na to prezydent i szef rady sportu, i proszę Państwa, naczelnik sportu, jeszcze ktoś tam podobnie, to proszę Państwa, wręcz nie ma możliwości, żeby się to zmieniło. To musi wtedy natura tylko deregulować. Ostatnio czytałem w prasie, że najwięcej zwolni jest z WF-u. To tak. Gdzie tu mamy przyszłość sportu? Właśnie problem polega na tym, że no niestety tak się to chyba co dzieje, ale to wygląda w ten sposób, że szkoły są mało przyjazne dla dzieci. Dlaczego? Dlatego, że no nikt z dorastających dziewczynek, bo to tak naprawdę zwolnienia z WF-u są wtedy, kiedy się zaczyna etap dorastania, czyli etap gimnazjalny. Dlaczego? Dlatego, że tak, szkoły nie są przygotowane na to, że dziecko kończąc zajęcia wychowania fizycznego może skorzystać z prysznica, skorzystać z normalnej szatni. Często te szatnie są łączone. Często jest tak, że o prysznicach w ogóle w żadnej szkole chyba nie ma możliwości żadnej. I teraz no, wyobraźcie sobie Państwo, że plany są układane tak, że dziecko ma WF w środku zajęć. Jeszcze jak ma na końcu, ale teraz tak. Dyrektorzy boją się dawać WF na końcu. Dlaczego? Bo większość będzie z niego uciekać, tak? Bo to jest WF, nie ma to znaczenia, nie możesz z tego WF iść do domu. Więc dają go w środku zajęć. Dając go w środku zajęć, zmuszają te dzieci do tego, że ono potem takie spocone siedzi przez resztę dnia w tego. No niestety, no, tak naprawdę, drodzy Państwo, nie jest to winą ani szkoły, ani dyrekcji szkół, ani tym bardziej nauczycieli. Jest to po prostu tak naprawdę kultura fizyczna. My na wychowaniu fizycznym staramy się nauczyć dzieci kultury fizycznej, czyli dbałości o swoje ciało, dbałości o czystość swojego ciała, o jego sprawność, o jego wygląd, o wszystko. I my chcemy tymi zajęciami dziecko do tego zmusić, ale jak możemy go do tego przekonać, jeżeli ono nie może po takich zajęciach normalnie skorzystać z toalety takiej, no, ja nie mówię o tym, że prysznic ma trwać pół godziny, ale drodzy Państwo, no, wchodzę pod prysznicy, to trwa dosłownie minutę, tak? I każdemu dziecku powinno być to umożliwione, tak jest na zachodzie i nie ma tam zwolnień z WF-u. My się z tym spotykamy dlatego, że sami Państwo macie w większości swoje dzieci i teraz popatrzcie Państwo, kto z Państwa idzie piechotą gdziekolwiek dzisiaj? Gdziekolwiek idziemy rowerem? Teraz wszyscy podwożą dzieci samochodem, bo każdy z nas ma samochód i ja jeżdżę z dziećmi na obóz sportowy z moimi dziećmi, czyli jadę, nie zabieram żadnych innych dzieci z Sosnowca, które mnie nie znają, zabieram swoje dzieci na obóz i ja z góry tłumaczę rodzicom, drodzy Państwo, my tam chodzimy. Nigdzie nie będziemy jeździć, będziemy wszędzie chodzić. I wierzcie mi Państwo, przejście kilometra dla tych dzieci, gdzie one już mają, są po jakiejś formie aktywności ruchowej w klubie sportowym, naprawdę forma spaceru, która dla nich jest nudna, bo jest monotonna. One nie są zainteresowane pięknem przyrody, tylko są zainteresowane, czy w hotelu jest Wi-Fi. I zabronienie dziecku wzięcia telefonu na wycieczkę szkolną, to ja mam potem 10 telefonów od rodziców. Co się dzieje z moim Karolkiem, bo on nie odbiera telefonu? A ja mówię, drodzy Państwo, ja już z góry uprzedzam rodziców, że dzwonimy do dzieci o godzinie 21, kiedy jest po kąpieli i wtedy może zdać relację z całego dnia. No ale to tak jak mówię, to jest, że tak powiem, nasza kultura osobista, którą się uczymy, kultura fizyczna, równoznaczna z taką kulturą osobistą, w której się uczymy właśnie na takich zajęciach sportowych, których trener uczy zarówno dzieci, jak i po części zarażamy tym rodziców, tak? I na tym nam zależy. Martyna, ale jak bez Wi-Fi? Straszne to było. Na ostatnim obozie, wierzcie mi Państwo, to Wi-Fi to było, a mnie śniło mi się po nocach. Ja myślę, że tym pozytywnym akcentem moglibyśmy powoli skończyć to spotkanie, zanim oficjalnie jeszcze tutaj podziękujemy Państwu, chciałem zaprosić Państwa na następne spotkanie, tutaj nie przez przypadek jest okładka książki o Zamku Sieleckim. Dokładnie 16 października o godzinie 18 spotkamy się tutaj z autorem tej książki, będzie mówił o Zamku Sieleckim. On jest historykiem, pracownikiem Zamku Sieleckiego. Naszym gościem częstym też tutaj będzie tutaj dla Państwa prowadził prezentację na temat zamku. Będzie można, mam nadzieję, będzie można też przy okazji tutaj kupić książkę tą.
na pewno dostać autograf od autora, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ponieważ tutaj każdy z Państwa będzie pewnie jeszcze miał jakieś drobne pytanie do Państwa, tutaj do naszych gości, dlatego myślę, że nie będziemy ich więcej męczyć, żeby tutaj publicznie występowali. Każdy będzie chciał głośno cisnąć. Przekazuję im uczucie przy okazji. Bardzo dziękujemy naszym gościom, że udało się nam się do skutku doprowadzić nasze spotkanie. Wiemy, co panowie Państwo jesteście zabiegani. Było ciężko z tymi terminami, było ciężko z godzinami. W ogóle te godziny nasze godziny już nieraz się spotkałem z opinią, że są nie bardzo nie wszystkim leżą. Może będziemy musieli coś, żeby to zmienić, bo ludzie muszą są zabiegani, jak to tutaj u nas było w tych czasach i się nie mogą do nas wyrobić. No, ale bardzo dziękujemy jeszcze raz za przybycie. Życzymy samych sukcesów wśród swoich podopiecznych i życiowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.